Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józku, żyje z Pana Marysia. Kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, moi drodzy, urodzin. Jeżeli bym miał przedstawić portret mojego ojca, zawsze w mundurze, zawsze punktualny, zawsze oddany całkowicie swojemu nie zawodowi, tylko swojemu powołaniu. Jakub Wajda w wieku 17 lat opuścił gimnazjum w Bochni i wstąpił do 2. Brygady Legionów, a następnie walczył w wojnie z bolszewikami. Potem skończył szkołę artylerii w Toruniu i w 1935 roku został przeniesiony do Radomia, gdzie został adiutantem dowódcy pułku i w tym stopniu i w tym charakterze wyruszył na wojnę. We wrześniu 1939 roku działający w ramach Armii Łódź pułk kapitana Jakuba Wajdy brał udział w krwawych walkach z przeważającymi siłami niemieckimi. Zdziesiątkowane oddziały, cofając się na wschód, po 17 września dostały się do niewoli sowieckiej. Szybko zorientowaliśmy się, że niestety i nazwiska potwierdziły się tych znalezionych i przywieziono przedmioty, które należały do nich. Również został na liście wymieniony kapitan Karol Wajda. To oczywiście nie był mój ojciec w żadnym wypadku. Mój ojciec zresztą był w innym obozie, bo ci, którzy zginęli w Katyniu, byli wszyscy z obozów Kozielsko, a mój ojciec był w Starobielsku. Kapitan Jakub Wajda został zamordowany wiosną 1940 roku w więzieniu NKWD w Charkowie. Mieliśmy właśnie nadzieję, że gdzieś pośród tych, którzy się w tym ogromnym sowieckim związku zagubili, gdzieś nie zagubili, a zostali, że tak powiem, ujęci i przebywali w tych obozach, że wśród nich być może będzie i mój ojciec i powróci. No, ale to się okazało nieprawdą, no, i to się potwierdziło w tych spisach wszystkich oficerów, którzy byli w tych obozach i których nikt nie wyszedł życiem.